Władysław Posło i ruszyły. Dobrze przyjął stad Trezor. Na razie prowadzi wyścig. Konie galopują mocno zgrupowane. Prowadzi Trezor, a na drugiej pozycji galop tam bardzo mocno. Nawigator wysunął się. Ondina jest na trzecie. Następnie Joaf, Al Ral. Dalej Marsat. Na ostatniej pozycji Fahad, a na przedostatniej Bint Miraceti. Pozostałe względnie mocno zgrupowane. Na czoło stawki wysuwa się w tej chwili Nawigator. Trezor galopuje na drugiej pozycji, na trzecim miejscu jest Terior. I do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów. Na czele Nawigator, Trezor, po zewnętrznej Ondina, również Ar-Ral, na końcu Fahad i Bint Miraceti. W połowie zakrętu Trezor z Nawigatorem na czele, na trzeciej pozycji Marsat, na czwartej pozycji Terior, Ondina, Haneczka, Al Ral, Wierzbin, następnie Courtney Love. I za chwilę 600 metrów do celownika, za moment wyjście na prostą. W tej chwili Ondina galopuje po zewnętrznej, prawdopodobnie na pierwszej pozycji, ale szeroko, szeroko, szeroko konie wyszły na prostą. Trezor przy bandzie oraz Nawigator i bardzo dobrze galopuje Terior. Terior i Trezor. Na razie te dwa konie są na czele zdecydowanie Terior. Finiszuje Arlar, finiszuje Wierzbin, finiszuje Ondina, ależ tam trwa walka niesamowita. 250 metrów do celownika, na czele stawki jest Terior, Arlar, na trzeciej Ondina, na czwartej przy bandzie Wierzbin. Ale dwa konie mają przewagę nad resztą koni. To jest Terior i Al Ral i Ondina. I tu się nic nie zmieni. Terior nadal pierwszy w czołów i w celowniku jest pierwszy Terior, drugi Al Ral, trzecia Ondina, czwarta Haneczka i reszta.